Kiedy Platforma dokładnie będzie chciała odwołać panią minister Zalewską? No myślę, że po jakichś krótkich jeszcze konsultacjach, myślę, że w najbliższym czasie, a to znaczy, że na pewno przed Dniem Nauczyciela, to mogę obiecać. Symbolicznie. Symbolicznie. Symbolicznie dlatego, że to, co dzisiaj dzieje się z polską oświatą za przyczyną pani minister Zalewskiej, no to jest dramat, tak? Mamy do czynienia z reformą, która wprowadzi ogromny chaos w polskiej szkole, obniży jej jakość nauczania, w której uczeń w ogóle się nie liczy. Powrót do PRL-owskiego systemu nauczania jest najgorszym z możliwych pomysłów. Ale jak pamiętam, od początku wprowadzenia gimnazjów nikt o nich nie miał dobrego zdania. Dosłownie nikt. Ale to tak było na początku, bo rzeczywiście gimnazja objęły swoją opieką tą najtrudniejszą młodzież, bo młodzież w wieku dorastania. Ale że teraz ludzie chwalą gimnazję? Teraz oczywiście, że tak. Jak pan spojrzy na co spowodowały gimnazja. Po pierwsze, przez 15 lat wyszkoliliśmy naprawdę bardzo dobrze nauczycieli do pracy z młodzieżą dorastającą, dojrzewającą w tym najtrudniejszym okresie. I dzisiaj to są wyspecjalizowani nauczyciele, którzy przeszli wiele szkoleń z psychologami, pedagogami i to jest naprawdę grupa, która sobie świetnie już z tą młodzieżą radziła. To po pierwsze. Po drugie, najlepsze osiągnięcia w Europie, jeśli chodzi o poziom nauczania w gimnazja, osiągnęły polskie. Dzięki chociażby według badań PISA. Po trzecie, gimnazja zmieniły sytuację gmin wiejskich, bo to jest tam najwyższa szkoła, najwyższego poziomu w gminach wiejskich. To było gimnazjum. Licea, technika to już były w gestii powiatów i były często poza terenem danej gminy wiejskiej. Gimnazjum było taką perełką wieńczącą pracę szkół podstawowych w danej gminie. Często chlubą gminy, bo była szkołą nową, często nawet nowo wybudowaną, wyposażoną za pieniądze europejskie świetnie, jeśli chodzi o pracownie. No te pracownie zostaną, no, nikt tego sprzętu nie wywiezie stamtąd. Sale gimnastyczne. Nie przydadzą się w liceum czy w szkole podstawowej te pracownie, które są? Wiele tych budynków będzie prawdopodobnie stało pustych, dlatego że proszę pamiętać, że te szkoły gimnazjalne, po pierwsze, jeśli chce pan tam wprowadzić maluchy, musi pan rozkuć wszystkie łazienki, tak, i musi pan wszystko zmienić, tak? Dostosować inne wysokość ławek, tak dalej. Z gimnazjów przesunięcie młodzieży do szkoły podstawowej jest dosyć łatwe. Przeniesienie maluchów do budynku gimnazjum to jest przebudowa wszystkiego praktycznie w takim budynku, dostosowania do dzieci siedmioletnich, tak? Więc to są ogromne koszty, to są ogromne wydatki, to są rzeczy kompletnie nieprzemyślane, niepotrzebne, rujnujące na wiele lat, wprowadzające chaos, rujnujące pewien spokój w polskiej oświacie, z trudem osiągnięty, bo ona zbyt często była rzeczywiście reformowana. Pan minister Jackiewicz został oddzielony od ministerstwa, które też miał likwidować. Dlaczego? No, to jest pytanie, bo moim zdaniem jest to ruch czysto wizerunkowy. Czy wyobraża sobie pan, panie redaktorze, że w związku z tym, że doszło do nepotyzmu i zawłaszczania spółek przez polityków PiS-u, następca pana ministra Jackiewicza rozpocznie od usunięcia przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego, pani Gos, z Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska i z Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej, tej słynnej pielęgniarki środowiskowej? Nie sądzę. To są wszystko ruchy wizerunkowe. Jarosław Kaczyński sam odpowiada za to, co się wydarzyło. Jego udawanie teraz jakiegoś wzmożenia moralnego nie ma żadnego sensu.